Cześć, ja jestem Sarge i witam was serdecznie w premierowym materiale wideo z najnowszego Grida, czyli czwartej już części znanej serii gier wyścigowych od Codemasters. Ta część ukazała się bez numerka w tytule, co może być troszeczkę mylące, ale niech was to nie zdziwi. Mamy tutaj do czynienia z grą, która ukazała się 11 października bieżącego roku na PC-tach PlayStation 4 oraz Xbox One. Chyba że ktoś kupił wersję Ultimate, no to mógł grać już od 8 października. Ja będę ten tytuł ogrywać na PlayStation 4 Pro i chciałbym wam w dzisiejszym materiale pokazać sam początek kampanii, czy może raczej kariery, bo tak się właśnie nazywa główny tryb dla jednego gracza w tym tytule. Zanim zaczniemy, to proszę was, żebyście napisali w komentarzach, czy mieliście już kiedyś do czynienia z którąś częścią Grida, a jeśli tak, to która odsłona podobała wam się najbardziej, no i czy zamierzacie zagrać w czwartą część, którą teraz zaprezentuję wam na kanale. Ja mam naprawdę dużą chęć w ten tytuł zagrać, dlatego że od ostatniej odsłony, od premiery ostatniej odsłony minęło już bagatela 5 lat, więc naprawdę sporo. Dość mocno mi już tej serii brakowało i wraz z wami chciałbym sprawdzić, jak ta nowa część się prezentuje. Tak więc zapraszam was do oglądania. Gra została wydana w naszym kraju w pełnej polskiej wersji językowej, a więc mamy tutaj nie tylko polskie napisy, ale też nasz rodzimy dubbing. Czy da się przebić to WSR? Czy można mieć lepszy sezon? Na drodze do Great World Series możemy się spodziewać więcej akcji i więcej emocji. Wszystko to właśnie tu, w zawodach WSR. W sumie to prawda jest taka, że w wielu współczesnych wyścigach mamy do czynienia z takim motywem, że zanim w ogóle rozpoczniemy sobie właściwą karierę, to dostajemy możliwość wzięcia udziału w takich trochę wyścigach pokazowych. Nie inaczej jest i w najnowszym Gridzie. Zanim w ogóle miałem okazję przejść do jakiegokolwiek menu głównego, to od razu odpaliła się scenka przerywnikowa, w których trochę nas zaznajomiono z zawodami, które się tutaj rozgrywają. I teraz w takich przykładowych zawodach, już zdecydowanie mocniejszymi furkami, możemy się teraz przejechać. Więc to jest dobra okazja, żeby już w pierwszym odcinku pokazać wam takie auta, które będziemy mogli sobie wykupić, ale dopiero w dalszej części kampanii. To już ostatnie okrążenie. Spróbuj zwyciężyć. A przy okazji, jakby nie patrzeć, będzie to też możliwość, żeby ocenić sobie, jak wygląda jedna z tras, które zostały tutaj wprowadzone w tej części. Ogólnie mamy do czynienia zarówno z trasami rzeczywistymi, jak i takimi, które zostały od podstaw stworzone przez twórców. I tutaj mamy do czynienia właśnie z takim przykładowym torem. W kolejnych materiałach na pewno będę chciał wam zaprezentować różne lokacje, żeby pokazać wam, jak to wszystko tutaj wygląda. A na razie jestem zdany na to, co dostaliśmy na początku. Tymczasem wygrywamy pierwsze zawody. Teraz po zakończeniu zmierzamy do Indianapolis. Kristen, czeka nas niezłe widowisko. Nikt nie chce tego przegapić. Great World Series jest już na wyciągnięcie ręki. Ale na tej drodze czeka nas jeszcze prawdziwa bitwa. Trzyma się blisko rywala. Na pewno chce wyprzedzić. Traci kontrolę. Zespół rywali wykorzysta ten błąd. Wow, ależ to wyglądało, zwłaszcza z tej kamery. Czyli proszę, to jeszcze nie koniec tego wstępu. Na początek od razu dostajemy
opcję też przejechania się po owalnym torze Indianapolis. Dobra, mnóstwo okazji do jazdy w cieniu aerodynamicznym. Jedź za auto i utrzymuj prędkość. Troszeczkę tutaj przesadziłem z tą prędkością, na szczęście bez jakichś większych konsekwencji. I tak jak nam powiedziano tutaj w radiu, zdecydowanie trzeba na takich torach wykorzystywać właśnie tunel aerodynamiczny, czyli jechać za innymi pojazdami i wtedy nabieramy trochę więcej prędkości, a na zakrętach próbujemy obrać taki tor jazdy, żeby wyprzedzić naszych rywali. Bez szaleństw tylko, bo tutaj naprawdę łatwo głupi błąd i wbrew pozorom na pierwszy rzut oka taki tor może się wydawać nudny, ale prawda jest taka, że wymagane jest tutaj mega skupienie od początku do końca. Dobra, biała flaga. Musisz teraz się przyłożyć. Weszliśmy zatem na prowadzenie i teraz tylko to utrzymać, a też nie będzie to takie łatwe, bo oczywiście rywale starają się teraz wykorzystać opcję z tunelem aerodynamicznym i to oni będą teraz przyspieszać, jadąc za nami, chociaż na szczęście mamy tutaj sporą przewagę. Dobra. Utrzymaliśmy w miarę wysoką prędkość, nie zszedłem tutaj z tą prędkością zbyt mocno. Przy okazji staram się wam też pokazywać różne kamery, w jakich można jeździć w tej grze. I to będzie koniec. No to ciekaw jestem w takim razie, czy jeszcze do jakiejś miejscówki nas twórcy przeniosą. I wszystko zostanie rozstrzygnięte na Brands Hatch. Alex, nie przejmuj się za bardzo pogodą. Niebo jest szare, ale akcja na torze będzie równie barwna co zawsze. Zwłaszcza jeśli do mieszanki dodamy komplikacje związane z kałużami. Jeśli ktoś potrafi wygrać w takich warunkach, to nadaje się na uczestnika Grid World Series. A dziś właśnie mamy tego typu dzień. To tyle, jeśli chodzi o wstęp. Pora zaczynać, więc trzymajcie się parasoli. Oto nasz wyścig. Genialne wyprzedzenie, takie płynne. Jadą i przepychają się, nikt nie odpuszcza. Kierowca zjeżdża z asfaltu, na pewno traci trochę czasu. Wow. Okej, czyli teraz wyścig w deszczu. I to w dodatku tuż po kraksie. Patrzcie, ja dopiero teraz będę startował. Udało ci się to odratować. A teraz nabierz prędkości. Czyli mamy taki trochę inny scenariusz teraz do odtworzenia. Kiedy to nasz kierowca wpadł w poślizg i stracił kilka pozycji. Jedziemy na 10 i jest to drugie z 3 okrążeń, więc niewiele czasu, żeby nadrobić się zaległości. Tam jeden kierowca też, kurde, był widoczny na poboczu. Więc tutaj również kierowcy sterowani przez sztuczną inteligencję mogą wpadać w poślizgi, popełniają błędy, a my możemy to wykorzystać. Troszeczkę właśnie spróbuję pojechać na takiej kamerze, bo kiedy jednak mamy deszcz, no to tym lepsze są wrażenia, chociaż jednocześnie nie jest łatwo zapanować nad pojazdem. Aczkolwiek oczywiście seria Grid zawsze miała taki model jazdy, który... Ojejku, trochę przesadziłem. Zawsze miała taki model jazdy, który troszeczkę był pomiędzy typową zręcznościówką a symulacją. I tutaj jest podobnie. To znaczy nie jest to tak prosta jazda jak w typowo arcade'owych na przykład Need for Speedach. Ale też nie jest to typowy symulator i tutaj wiele... też nam gra wybacza, zwłaszcza, że teraz wyczuwam, że mamy powłączane różne asysty, zresztą nawet widać linię pokazującą, kiedy musimy hamować. Mogę ci przekazać informacje o pozycji rywala lub drugiego kierowcy. Jeśli mam przekazać taktyczną prośbę drugiemu kierowcy, zgłoś się za pomocą radia. A proszę. Czyli mogę w takim razie poprosić, żeby nasz drugi kierowca z zespołu naciskał? Tak, powiem, żeby atakować. Ale
uważaj, drugi kierowca trochę za bardzo ryzykuje w czasie ataku. Ten wątek współpracy z drugim kierowcą z zespołu też ma być taką pewną właśnie nowością w tej odsłonie, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Ale wracając jeszcze do tego modelu jazdy, niewątpliwie tutaj jakieś asysty są powłączane, bo ja rzeczywiście do tej pory nie mogłem za bardzo wejść w opcje i tego poustawiać, ale jak już przejdziemy sobie do menu głównego, to myślę, że wtedy to sobie sprawdzimy i ja też spróbuję trochę jednak pousuwać tych niektórych asyst, ustalić sobie może jakiś wyższy poziom trudności. I kurde, muszę się skupić, bo już niewiele do końca wyścigu. I tak jest dobrze, bo mamy drugą pozycję, ale spróbujemy to mimo wszystko wygrać. Wykorzystać tutaj tunel aerodynamiczny. Opóźnione hamowanie i proszę. Ciekaw jestem też, jaki poziom trudności w tym momencie jest ustawiony, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. To też sobie później na pewno obadamy. Tymczasem mamy kolejne zwycięstwo i z tego, co nam wcześniej komentator mówił, to chyba ostatnie takie zawody pokazowe na początek. Doskonały sezon! Zdominujesz Grid World Series! Masz załatwioną umowę ze sponsorem, więc teraz liczy się już tylko twój talent na torze. To był niezapomniany finał. Utrata kontroli w połowie wyścigu, a potem piorunujący finisz. Po takiej serii WSR będziemy mieć wiele wspomnień, ale co nas jeszcze czeka? No tak, tych, którzy mieli dość zdolności, by dostać się tak daleko, a następnie wbić na szczyt rankingu, czeka Grid World Series. Zawody WSR to poligon, a Grid World Series to prawdziwe pole bitwy. Najzdolniejsi kierowcy na tej planecie rywalizują tam w wielu dyscyplinach wyścigowych, aby przekonać się, kto jest najlepszy. Nic dodać, nic ująć, Kristen. Pył po akcji WSR powoli już opada, a w odległości słychać odpalanie silników Grid World Series. Czeka nas ekscytująca akcja na torze, której próżno szukać gdzie indziej. Zobaczymy się z wami na miejscu, drodzy widzowie. A więc za nami taki wstęp do kariery, który miał nas zapoznać z różnymi rodzajami wyścigów. Teraz rozpoczniemy sobie właściwą część tego głównego trybu dla jednego gracza. Oczywiście równocześnie jest też dostępna gra wieloosobowa online, ale tym się teraz zajmować nie będziemy. Niemniej jednak przejdźmy sobie za chwileczkę do kariery, tylko w pierwszej kolejności zobaczę jeszcze tutaj profil gracza. Chciałem wam pokazać, jak to tutaj tak pokrótce wygląda. Możemy sobie troszeczkę nasz profil zmodyfikować, ustawić imię i nazwisko naszego kierowcy, jego numer, a także obrazek sztandaru i panelu. W tym momencie ustawiłem sobie tutaj biało-czerwone barwy, ale jest tego więcej i to nie tylko flagi, bo później będziemy sobie odblokowywać kolejne jakieś typy tego sztandaru, czy też właśnie panelu, a więc tej głównej ikonki tutaj w tym prostokątnym okienku. Będzie tego tutaj całkiem sporo. Myślę, że to głównie do wyróżnienia nas w trybie online. A tutaj jeszcze będziemy z czasem odblokowywać wyróżnienia za różne osiągnięcia. I też będzie można takie wyróżnienia w różnych układach dodawać, jeśli tylko chcemy. Na razie jednak stąd wyjdźmy. Mamy garaż, jest też zespół, bo będziemy właśnie rywalizować, czy raczej współpracować z naszym kolegą z zespołu, który równocześnie ściga się wraz z nami. Na razie wyjdźmy stąd i przejdźmy do kariery, do tego co najważniejsze, a jeszcze ewentualnie inne opcje sobie przejrzymy następnym razem. Tutaj, jak widzicie, kariera jest podzielona na serię różnych zawodów i tylko od nas zależy, od czego rozpoczniemy, bo są tutaj różne typy tych zawodów do wyboru. Na początek po jednych zawodach z każdego typu, ale później oczywiście w miarę wygrywania kolejnych zawodów będziemy odblokowywać ich jeszcze więcej. Zresztą nie trzeba ich koniecznie wygrywać, na przykład tutaj mamy wymóg ukończ na przynajmniej trzecim miejscu.
Na początek dzisiaj może sobie rozegramy zawody z tego cyklu i tutaj zobaczymy, jakie autka będą dostępne. Ogólnie w pełnej wersji gry dostępnych jest kilkadziesiąt samochodów, ale oczywiście kiedy odpalamy sobie konkretny rodzaj zawodów, to też troszkę inne auta są tutaj dostępne. Tutaj zresztą możecie teraz zobaczyć dla odmiany, jak sobie wybieram inne typy właśnie tych zawodów, to od razu też inne pojazdy do wyboru. Więc tutaj na początek nie ma tego dużo, ale z czasem oczywiście wygrywając kolejne zawody, czy też zajmując czołowe miejsca, będziemy zdobywać pieniądze, a za te pieniądze z kolei kupujemy nowe autka. I biorąc pod uwagę tutaj te pierwsze zawody, które chciałem sobie teraz na dobry początek wybrać, to mamy, widzę, do wyboru Forda Focusa, jest Volkswagen Golf, do tego Subaru WRX STI i Audi RS3. Najbardziej, szczerze mówiąc, kusi, żeby wybrać któryś z tych dwóch samochodów, ale szczerze mówiąc na początek myślę, że moglibyśmy zacząć sobie od najtańszego Forda Focusa, z tego względu, że no mamy 100 tysięcy kredytów, ale stać by mnie było nawet na tego Audi, ale mimo wszystko na początek weźmy sobie Forda Focusa i będziemy mogli sobie bardzo szybko pozwolić od razu na kolejne auto. Właściwie od razu możemy sobie na kolejne auto pozwolić. Możemy też zmodyfikować barwy naszego pojazdu. Tutaj są te domyślne, ale do wyboru kolejne już tylko czekają. Dodatkowo jeszcze opcja dopasowania. Jeśli tylko chcemy, to też możemy sobie tutaj pozmieniać, więc takie możliwości personalizacyjne jak najbardziej są dostępne oczywiście. W razie czego możemy sobie obejrzeć nasze autko z różnych stron, na różnych zbliżeniach. Też troszkę, żeby docenić to, jak modele tych pojazdów zostały tutaj wybrane. Ale dobra, no ja na razie nie będę kombinował, jest tutaj naprawdę sporo tych opcji i jest z czego wybierać, a będzie tego więcej, bo oczywiście kolejne jakieś malowania będą odblokowywane. Ale póki co jednak może zdecydujmy się na ten standardowy, domyślny wygląd i to sobie aktywujemy, po czym będziemy mogli przejść do właściwych zawodów. Albo wiecie co, mała zmiana planów, zanim rozpoczniemy wyścig, to jeszcze chciałem tutaj ustawić sobie opcję rozgrywki z naciskiem na poziom trudności, bo w tych wstępnych zawodach było dość łatwo i tu mamy tego potwierdzenie, mieliśmy ustawiony średni poziom trudności, ale nie to jeszcze może najbardziej nam ułatwiało rozgrywkę, ale fakt, że jest tutaj pełno różnych asyst odpalonych. Możemy oczywiście ten poziom trudności dostosować sobie pod nasze umiejętności. Jest też poziom bardzo wysoki, gdzie sztuczna inteligencja jest najbardziej wymagająca, a też asysty wszelkie są wyłączone. Ja myślę, że przełączę sobie ze średniego na poziom wysoki. Oczywiście też nic nie stoi na przeszkodzie, żeby samemu sobie to dostosować i na przykład tylko pojedyncze elementy wyłączyć. Na przykład wybrać sobie poziom trudności bardzo wysoki, ale ustawić tylko wizualne uszkodzenia i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj pełno tego do wyboru. Ja w każdym razie ustawię sobie ten wysoki poziom trudności i teraz dopiero możemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w samych zawodach. Dopijcie herbatkę, bo czeka nas wyścig na torze Silverstone. Kristen, co o tym wszystkim myślisz? Wiesz co, zdaje mi się, że wśród stawki znajduje się ktoś, kto może tu nieźle namieszać. Właściwie to jestem tego pewna. Zobaczymy niedługo sporo akcji. No tak, na pewno czeka nas dziś wspaniały wyścig. Start już niedługo. Do usłyszenia wkrótce. Można było też odpalić sobie kwalifikacje, żeby nie startować tutaj z końca stawki, w tym przypadku z 14 miejsca. Dobrze, uważaj na siebie. Spróbujemy może sobie te kwalifikacje odpalić przy następnym torze, a na razie postaram się jednak jak najbardziej przebić. No bo jednak jadąc na wysokim poziomie trudności z końca stawki, będę musiał jechać bardzo agresywnie, żeby się przebić na czoło.
Aczkolwiek też trzeba w tej grze uważać, bo jeśli na przykład będziemy ścinać zakręty, no to jest wtedy poważne zagrożenie, że dostaniemy karę i odjęte z naszego końcowego czasu zostaną jakieś sekundy, co może spowodować, że nie zajmiemy takiego miejsca, na którym zakończyliśmy wyścig. Więc trzeba przynajmniej starać się nie ścinać się zakrętów. Akurat jeśli chodzi o taką walkę kierowców pomiędzy sobą, to tutaj troszkę więcej możemy sobie... Na troszkę więcej możemy sobie pozwolić. I dlatego też czasem nawet możemy przyblokować naszego rywala. Masz dobrą pozycję na początku drugiego okrążenia. Spróbuję teraz. No mamy dwa okrążenia, żeby wyjść na czoło, więc nie jest tak źle. Myślałem, że troszkę więcej nam czasu zajmie, żeby to nadrobić. Okej. Na to liczyłem, że tutaj ten zakręt będzie kluczowy. No i teraz tylko utrzymać prowadzenie i przede wszystkim starać się jechać w miarę czysto. Unikać się właśnie ścinania zakrętów, to najważniejsze w tym momencie. Teraz też jak ustawiłem sobie ten wysoki poziom trudności, to tam też mogliście zauważyć, jakie asysty się powyłączały, na przykład linia jazdy już jest niewidoczna, ale też i właśnie niektóre tam asysty związane z kierowaniem pojazdem przynajmniej zostały trochę przytemperowane. I ja już to odczuwam, że przede wszystkim muszę uważać, jak hamuję. Finałowe okrążenie, nie oddawaj przewagi. Bo jeśli zrobimy zbyt ostre hamowanie, no to mocno możemy tutaj tego pożałować. Koła nam się przyblokują i w rezultacie tracimy dużo więcej czasu niż wtedy, jakbyśmy sobie na spokojnie przyhamowali. Fajnie zawsze zobaczyć każdy inny pojazd, jak wygląda od środka. Pamiętam, że swego czasu ostatnia część serii, czyli Grid Autosport, była mocno hejtowana przez wielu graczy za to, że tam zrezygnowano z tego widoku z kokpitu. Tutaj już twórcy ten błąd naprawili i jak najbardziej mamy taką kamerę dostępną, z czego na pewno wielu fanów się ucieszy. Ja siłą rzeczy na ogół raczej w tego typu grach wolę jechać na kamerze za pojazdu, ale też od czasu do czasu próbuję wam pokazać jakieś inne kamery. No i udało się wygrać ten wyścig rzeczywiście. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o końcowe wyniki. Mój kierowca z zespołu na miejscu szóstym. Tutaj też wyniki całego właśnie zespołu, punktacja, jeśli chodzi o te zawody. I możemy od razu przejść dalej. Okej, za wygrane zawody, za wygrany wyścig właściwie w ramach tych pierwszych zawodów dostajemy oczywiście punkty doświadczenia. Wbijamy na drugi poziom, odblokowujemy różne osiągnięcia i będziemy mogli przejść do kolejnego wyścigu. Tak więc będzie to kolejny tor w Anglii i stwierdziłem, że tym razem wybierzemy sobie te kwalifikacje, o których mówiłem wam wcześniej. Akurat tutaj mamy do czynienia z dość krótkim torem. Żeby wygrać kwalifikację, to trzeba pobić czas widoczny w lewym górnym rogu ekranu. Wątpię, że mi się to uda, bo jest to mój pierwszy przejazd. Ale zobaczę, nawet jak się uda gdzieś tam taki czas osiągnąć, żeby pozwoliło mi to chociaż w środku stawki wystartować, to już będzie w porządku, bo przynajmniej nie będę musiał się przebijać z samego końca. Najważniejsze to tutaj nie przesadzić, bo to jest też taka dość techniczna trasa. Trzeba dobrze wiedzieć, w którym miejscu zahamować, żeby też jednocześnie nie wytracić za dużo prędkości. Tutaj każdy najmniejszy błąd jest od razu widoczny w końcowym wyniku. No i mamy ósmy czas, jak się okazuje, czyli jest w porządku. Tak jak miałem nadzieję, środek stawki.
i to nam pozwoli mieć większe możliwości, żeby wygrać. Tak więc zmierzamy do ostatniej rundy, gdzie wszystko się rozstrzygnie. Kristen, jak to z twojej strony wygląda? Patrząc na ranking i analizując ostatnie zawody, udało mi się wybrać faworyta. Mogę ci powiedzieć w tajemnicy, kto to jest, ale nie powiem na głos, żeby nie zapeszyć. Już niedługo się dowiemy, jak to się potoczy, więc nigdzie się nie wybierajcie. Oczywiście te wstawki początkowe przed wyścigiem można pomijać, ale na początek jednak chcę ich wysłuchać. Podejrzewam, że te gadki komentatorów też się będą szybko powtarzać. No, naprzód, poradzisz sobie. A tutaj przed sobą widzicie kierowcę z taką pomarańczową ikonką. Ta ikona oznacza, że jest to kierowca, który będzie próbował nam jakoś przeszkodzić i nawet będzie próbował w ten sposób z nami rywalizować, że spróbuje nas na przykład zepchnąć z trasy. Tak więc dobrze, że udało się go szybko wyprzedzić. Z kolei też tam mogliście zaraz obok wcześniej zobaczyć kierowcę z zieloną ikonką. I to jest akurat mój kolega z zespołu. I rzeczywiście ta część grida daje takie możliwości, żeby tutaj sugerować naszemu koledze z zespołu, czy powinien bardziej przycisnąć, czy może odpuścić. Dobre pierwsze okrążenie. Dawaj dalej naprzód. Nie jest to może jakaś najważniejsza rzecz, no bo przede wszystkim powinniśmy skupić się na sobie, ale zawsze jakiś tam dodatkowy smaczek i dodatkowa opcja, żeby jeszcze bardziej się zaangażować w te wyścigi. Ponad to, co my musimy sami tutaj zrobić. No bo wiadomo, że z naszego punktu widzenia, jeśli już nie patrzymy na wyniki zespołu, no to najbardziej istotne są nasze wyniki, bo to też się przekłada na zdobywane nagrody pieniężne, a im więcej pieniędzy, no to też na więcej aut możemy sobie pozwolić, co oczywiście później da nam dostęp do kolejnych typów zawodów. To już ostatnie okrążenie. Spróbuj zwyciężyć. Ja cię kręcę, teraz to ja przesadziłem trochę. Już naprawdę chciałem opóźnić hamowanie, może teraz? Teraz od wewnętrznej. Też kurde, nie chcę tak chamsko się obijać za każdym razem od przeciwnika. Ale to jednocześnie powoduje, że troszeczkę tu jest problem wyprzedzić. Teraz ładnie się udało. Kurde. Trochę tam się otarliśmy o siebie, ale nie było to jakieś chamskie wejście z mojej strony. Więc można powiedzieć, że na ostatnim zakręcie wyprzedziliśmy naszego rywala i dzięki temu wygraliśmy ten wyścig. Są oczywiście też jakieś dodatkowe premie. Trofea przy okazji jeszcze zdobywamy. I tak to wygląda, jeśli chodzi o końcowe wyniki punktowe. Również jako zespół wygraliśmy te zawody. I oczywiście ponownie to wszystko się teraz przekłada na końcowe nagrody w postaci punktów doświadczenia i tych osiągnięć za jakieś różne rzeczy, które zrobiliśmy w trakcie tych wyścigów. Prezentacja, rozumiem, trzech kierowców na podium, dokładnie tak. Więc nasz Ford Focus, mimo że był najtańszy z oferowanych aut, dobrze się tutaj spisał. I w ten oto sposób, kończąc pierwsze zawody, od razu dwa kolejne typy zawodów nam się odblokowały. A dalej oczywiście możemy też próbować następne sobie odblokowywać, po prostu zaliczając poprzednie i kończąc je przynajmniej na trzecim miejscu, chociaż wiadomo, że na pewno zawsze większość graczy jednak stara się walczyć o te zwycięstwa, ale ja też doceniam, jeśli gra niekoniecznie wymaga od nas tylko zwycięstw, kiedy to też możemy nawet wynikami na podium się o tyle zadowolić, że i to pozwala nam przejść dalej. W każdym razie w tym momencie się z wami pożegnam, jeśli chodzi o premierowy materiał z grida. To by było na tyle. Czekam na wasze komentarze, tak jak prosiłem na początku odcinka. Napiszcie, która część grida
była waszą ulubioną. Zostawcie też kciuka w górę, jeśli ten materiał wam się podobał i zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie, a chcielibyście na bieżąco dowiadywać się o kolejnych filmach. Cześć!